Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tradycyjnie już na samym wstępie chciałem podziękować za Wasze wsparcie w postaci lajków i komentarzy. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie tutaj analizę Bitcoina, porozmawiamy szybciutko o wczorajszym Fed Meeting, a także spojrzymy na nowe dane on-chain odnośnie Bitcoina i portfeli, które posiadają, trzymają Bitcoina, tak? Także w dniu wczorajszym Fed ogłosił podwyżkę stóp procentowych o 25 basic points, czyli na dobrą sprawę to, czego inwestorzy się spodziewali, to, czego my niejako się spodziewaliśmy i oczekiwaliśmy, tak? Jak widzicie, ta pozytywna wiadomość dała nam tutaj tą byczą dzienną świecę. Pozwoliła ona nam zamknąć się i otworzyć kolejną świecę powyżej tej dziennej 20 i dziennej 50. W tym samym momencie też przebiliśmy się przez tą linię tutaj oporu na poziomie 40 400 oraz tutaj naszego 382 40 100, tak? Od razu Wam mówię, że coś, czego nie chciałbym zobaczyć, to sytuacja jak tutaj, tak? Kiedy doszło do tej byczej świecy, przebiliśmy się przez prawie wszystkie możliwe linie oporu, doszło do odrzucenia na golden ratio i następny dzień, plup, spadliśmy w dół, tak? Także na pewno po tym wczorajszym wzroście chciałbym zobaczyć tutaj jakąś małą akumulację. Dobrze by było tutaj przebić się przez ten poziom 41 tysięcy i zamknąć dzień powyżej tego poziomu FIBO, tak? Jeżeli chodzi o oczekiwania, no to oczekiwania są takie, jak i wcześniej, tak? Kiedy byliśmy tu, oczekiwaliśmy kolejnego przebadania dołków. Kiedy byliśmy tu, oczekiwaliśmy, że dojdziemy tu i spróbujemy przebić te górki, przepraszam. Także no ponownie będąc tutaj i widząc to wybicie, oczekujemy powrót, by przebić ten poziom tutaj 44 600 i by nałożyć nasz kolejny impuls tutaj do poziomów 51 tysięcy, tak? Oczywiście w okresie krótkoterminowym, tak jak powiedziałem, chcemy zobaczyć Bitcoina zamykającego się tutaj, otwierającego nową świecę powyżej tutaj poziomu pół FIB 41 tysięcy oraz oczywiście patrzymy po raz kolejny na pokonanie tego poziomu tutaj golden ratio 42 tysiące, tak? Tutaj tworzy nam się takie double bottom, podwójne dno. Także w tym samym momencie, kiedy przebijemy poziom golden ratio 42 tysiące, z punktu analizy technicznej będziemy tutaj w drodze do 46 700, tak? Także potencjalnie patrzymy na przebadanie tej górki tutaj, tak? I myślę, że przebicie tej górki da nam już taki, jakby to powiedzieć, taki impuls, tak? Wielu analityków, aka YouTuberów, mówi, że przebicie 45,5 tysiąca otworzy nam wrota tutaj do około 50 tysięcy. No ja bym się z tym zgodził, tak? Bo chociaż patrząc na to FIBO, no widać, że w momencie, kiedy przebijemy się tutaj przez 45,5, mamy otwartą drogę tutaj do 48, 49 i 51 tysięcy, tak? Także na pewno będziemy wszystko tu na bieżąco obserwować, analizować. Tak jak powiedziałem, w okresie krótkoterminowym skupiłbym się na jakiejś konsolidacji, próbie zamknięcia się powyżej 41 tysięcy, ale przede wszystkim utrzymania wsparcia na tej dziennej 50, która obecnie jest na poziomie 40 700. Ok, jak zobaczycie sobie tutaj na nasz trójkąt na RSI, to jest jeszcze tutaj sporo miejsca, żeby popchnąć trochę do góry. Myślę, że jakbyśmy zobaczyli kolejny impuls tutaj na RSI, to spokojnie bylibyśmy w stanie przetestować ten poziom golden ratio na poziomie 42 tysięcy dolarów, tak?
Także będziemy obserwować. Jak na razie można powiedzieć, że wiadomości, o których rozmawialiśmy kilka dni temu z Unii Europejskiej, są pozytywne dla kryptowalut. Myślę, że wczorajsze wiadomości również są pozytywne. Jak rzucimy sobie szybciutko na S&P, to myślę, że tutaj inwestorzy na S&P popierają moje zdanie, że te wiadomości były pozytywne. Oczekiwania na wiadomość były bardzo budujące, zaś sama wiadomość była bardzo pozytywna. S&P jest obecnie powyżej naszego tutaj pudełka boksu wsparcia, nazwijmy to, tutaj tego pomarańczowego, i nawet odzyskało kolejny tutaj opór, przerzuciło go jako wsparcie na poziomie 4352, tak? Także S&P wygląda w miarę dość pozytywnie, bym powiedział. Bitcoin również. Także tutaj następne godziny, czy też dzień, dwa, trzy pokażą nam, co my tu dalej będziemy robić, tak? Czy bardziej nakładamy atak na te wyższe pułapy, czy też zgubimy to momentum i po raz kolejny, no niestety, zejdziemy tutaj niżej na retest któregoś z tych poziomów 40 tysięcy bądź też 38 900. Okej? Dobra, co chciałem Wam pokazać? Pojawiły się tutaj nowe aktualizacje Bitcoin On-Chain Accumulation Trend. Także według tego zaktualizowanego tutaj Accumulation Trend, w obecnej chwili widzimy tutaj akumulację Mostly small fish are accumulating. Także widzimy tutaj akumulację małych graczy, tak? Małych i średnio małych graczy w obecnej chwili. Jak widzicie, im bardziej tutaj kolor zbliżony do czerwonego, tym większe tutaj zainteresowanie wielorybów i prawdopodobnie instytucji, tak? I teraz ktoś by powiedział, że no, jak wieloryby nie akumulują, no to jest to troszkę takie negatywne, tak? My wiemy, patrząc na naszego tutaj ulubionego wieloryba, że on akumuluje, tak? Że tutaj kupywał poniżej 40 tysięcy. Chodzi też o to, że, co zaraz Wam pokażę, chodzi też o to, że większość dużych walletów konsoliduje, tak? Ani nie kupują, ani nie sprzedają, więc wydaje mi się, że większość zakupów jest robiona po prostu przez mniejszych graczy, tak? Ja na przykład co tydzień kupuję jakąś tam małą porcję Bitcoina, a jeżeli jest poniżej 40 tysięcy, trochę większą, tak? I przypuszczam, że dużo ludzi ma taki system, że nieważne, czy to będzie $5, $50 czy $100, na tyle, ile cię stać, tyle sobie tam akumulujesz, a w okresie długoterminowym na pewno ta akumulacja da zarobić, tak? Także w moim odczuciu jest to właśnie teraz taki moment, także potencjalnie na to, na co czekamy, czekamy tutaj na akumulację, na ten trend akumulacji, żeby wzrósł troszkę tutaj do tego regionu 50 tysięcy, tutaj jak cena wzrośnie i chcielibyśmy zobaczyć coraz to ciemniejszy kolor, tak? Chcielibyśmy zobaczyć, żeby te wieloryby i instytucje dołączyły do tej akumulacji, tak? Ale jak zaraz pokażę Wam, tutaj mamy Bitcoin On-Chain Trends and Holdings. Także rozmawialiśmy o tym, tak się nie da, nie bardzo. Rozmawialiśmy o tym w ostatnim odcinku, bądź też przedostatnim, jednak wtedy było to tylko rozbite na dwa czarty. Teraz mamy portfele poniżej jednego bitcoina, 1 do 10 bitcoinów, 10 do 100 bitcoinów, 100 do 1000 bitcoinów i 1000 do 10 tysięcy bitcoinów, tak? I jak widzicie w ostatnim czasie, szczególnie tutaj od maja zeszłego roku, zobaczcie, że portfele tutaj od 1000 do 10 tysięcy na dobrą sprawę konsolidują, tak? Jak zobaczycie te portfele tutaj od maja 21, od 100 do 1000 bitcoinów, one też na dobrą sprawę konsolidują. Mają jakieś wahnięcia, tak? Tutaj troszkę akumulowali więcej, tutaj troszkę sprzedali i dalej akumulują, tak? Jeżeli zaś patrzycie na te portfele 10 do 100 bitcoinów, to po tej tutaj wysprzedaży, która miała miejsce to jest listopad 20,
2020 i w momencie, kiedy doszliśmy tutaj do maja 2021 roku, oni wciąż sobie konsolidują, tak? Troszkę tutaj zakumulowali, pokonsolidowali, sprzedali i dalej konsolidują. Ok? Także jeżeli zobaczymy na większych graczy, myślę, że oni jeszcze nie kupują tak naprawdę. Ok? Nie kupują tyle, ile są w stanie kupić. Może w taki sposób bym to ujął. Także na pewno patrząc w przyszłość, niedaleką przyszłość, jest tutaj u tych dużych graczy miejsce na to, żeby podjąć tą akumulację, tak? Co oczywiście będzie oznaczało wzrost ceny Bitcoina, tak? Jeżeli tacy gracze posiadający 10 do 100 Bitcoinów, 100 do 1000, czy też 1000 do 10 tysięcy Bitcoinów zaczną go ponownie tutaj akumulować, tak? Jeżeli chodzi o potwierdzenie tego, co zobaczyliśmy tutaj, że głównie małe ryby i średnio mali gracze akumulują, no to potwierdzenie tego macie tutaj, tak? Jeżeli zobaczycie na to, ile trzymają na portfele małych graczy, czyli osób posiadających mniej niż jednego bitcoina, albo od 1 do 10 bitcoinów, to jak widzicie tutaj od maja tego 2021, te ich holdings, to co trzymają, wzrastają. Jest wzrost, profit, akumulacja, wzrost, profit, akumulacja, tak? Tak, i to samo jest tutaj pośród małych ryb. Tak, akumulacja, małe profity, akumulacja, małe profity, akumulacja. Także my z perspektywy inwestora chcemy, żeby więksi gracze dołączyli do tej akumulacji, tak? Żebyśmy mogli zobaczyć to pchnięcie w górę. W jakich cenach oni dołączą? No ciężko jest powiedzieć. W moim odczuciu będzie to bliżej 50 tysięcy, tak? Dla wielu ludzi poziom 52 tysiące jest to poziom, kiedy według nich my znowu jesteśmy w hoście, tak? Jak wiecie, ci ogromni gracze mają grono analityków, którzy po swojemu analizują rynki, tak? Także na pewno mają jakiś tutaj pułap, który dla nich jest tak zwany flip bullish i oni zaczynają akumulować, tak? Także a może to być powyżej 45,5 tysiąca, może to być bliżej 50 tysięcy, bądź też powyżej 52 tysięcy. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik miał wartość dodatnią. Jeżeli tak, podzielcie się komentarzem, bądź też zostawcie lajka. Ja dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!